Cześć! Środowa modlitwa jest o ciernistych relacjach, które bolą, o skalistym sercu, o rozjechanych historiach, o których nie chcesz pamiętać. Jest też o nadziei, jest też o tym, że ktoś w Ciebie bardzo wierzy i nie rezygnuje z Ciebie, nawet kiedy Ty już zrezygnowałeś. W środę pomodlimy się fragmentem z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 4 do 8. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do niego, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zacznijcie tak jak zawsze modlitwą przygotowawczą zwyczajną. Tym aktem e, skierowanym do Boga, że modlitwa, w której będziecie uczestniczyć, nie jest tylko waszym dziełem, ale jest też dziełem Pana Boga. Proście, aby wasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały boskiego majestatu. Obrazem do dzisiejszej modlitwy y, może być siewca, który rozrzuca ziarno. Tych obrazów do dzisiejszej modlitwy może być więcej. Nie bójcie się zatrzymać przy tym, co jest dla Was najbardziej interesujące w, we fragmencie przewidzianym na, na modlitwę. To, może być, y, to mogą być nasiona siewcy, ten, te garście pełne nasion. Można skupić się też bardziej na momencie spadania ziarna w ziemię. Można zobaczyć, jak jedne ziarna padają na ciernie, inne na skały, jeszcze inne są rozjeżdżane na drodze albo wydziabywane przez ptaki. Spróbujcie wybrać taki obraz, który Was w jakiś sposób najbardziej interesuje, przy którym czujecie, że możecie zatrzymać się dłużej, który pomoże Wam wejść głębiej w modlitwę. Prośba do, do modlitwy to prośba o doświadczenie bliskości Boga. Jest już kolejny dzień naszych rekolekcji, więc może warto tą prośbę jakoś przeformułować i wyrazić inaczej. Nie chodzi o to, żeby to była inna prośba, ale bardziej chodzi o to, żeby to pragnienie doświadczenia bliskości Boga wyrazić swoimi własnymi słowami, żeby spróbować zacząć szukać owoców rekolekcji, które być może już się w was pojawiają. Punkt pierwszy. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. Zobaczcie, że zanim ziarno spada w ziemię, najpierw znajduje się w dłoniach siewcy. Możecie zobaczyć, jak dłoń sięga do worka, jak wynurza się garść pełna nasion, nasion, w których siewca pokłada nadzieję na przyszłe owoce. Możecie zobaczyć z jaką miłością i troską siewca sięga po kolejną garść. Jeszcze niczego nie widać, jeszcze nie wiadomo, co z tego będzie, ale siewca już wykonuje jakiś krok naprzód. Już jest w tej rzeczywistości, która dopiero nadejdzie, której jeszcze nikt nie widzi. Możecie zobaczyć te wszystkie dobre intencje, te nadzieje, które siewca pokłada w tym ziarnie. Możecie pobyć chwilę z, z siewcą, z Bogiem siewcą e, i zatrzymać się nad tymi potencjalnymi owocami, które mogą być z was. Nie ma tu jeszcze mowy o żadnej ziemi, ziarno jeszcze nie spadło. Jest tylko spotkanie z Bogiem siewcą, który pokłada nadzieję w tobie. Jak Bóg siewca przeżywa przyszłe owoce Twojego życia? Jak wiele tych przyszłych owoców zasiał w Tobie? Zobacz, jak bardzo Bóg myśli o Tobie w kategoriach szansy i wzrostu. Punkt drugi: jedno ziarno padło na drogę, inne padło na skałę, inne znowu padło między ciernie. W tym rozrzucaniu ziaren nie ma logiki, co mi się bardziej opłaca. Siewca sieje z wielką hojnością. Jest chęć, żeby to ziarno padało wszędzie. Jest wręcz pragnienie tego, żeby rzucać pełnymi garściami i robić to nieustannie. Jedna garść, druga garść, kolejna garść. Zobaczcie, jak wielka hojność. Skryje się w tym rzucaniu ziaren. Nie ma wyliczania, nie ma oszczędności. Jest tylko pragnienie owoców. Możesz zobaczyć, jak ziarna padają na skały. Dosłownie zobaczyć, jak te ziarna odbijają się od skał. Możesz zobaczyć nasiona, które padają między ciernie, jakich nie widać pośród tych wszystkich krzaków i zarośli. Możesz też zobaczyć nasiona, które są rozjeżdżane na drodze, a później wydobywane przez ptaki. Siewca też to widzi i dalej sieje. Twoje życie jest właśnie takim sianiem. Jest pełne takich rozjechanych wspomnień, jest pełne doświadczeń, pełnych cierni. Jest też mnóstwo skalistych relacji, a Bóg siewca dalej sieje. Wciąż inwestuje w to wszystko, co wydaje się bezsensowne. Inwestuje i nie rozlicza z tego: kieruje się nieustanną hojnością i nadzieją. Sierca nie rezygnuje, bo on patrzy głębiej. On wierzy w Ciebie bardziej niż ty sam w siebie wierzysz. Punkt trzeci. Inne ziarna w końcu padły na ziemię żyzną. Tylko nieliczne ziarna padają na żyzną ziemię. Tutaj nie chodzi o to, żeby wyliczyć dokładnie, że to jest 1 czwarta skuteczności. Chodzi o to, że w tych ziarnach kryje się spełnienie marzenia siewcy, aby otrzymać owoce. Ziarno wpada w ziemię, zapuszcza korzenie, Pojawiają się pierwsze liście, i nagle to, co do tej pory było tylko marzeniem, pragnieniem siewcy, staje się widoczne dla wszystkich. Można zatrzymać się chwilę nad tym obrazem. Można zobaczyć, jak y, pragnienie siewcy jest obecne dla innych osób. Można zobaczyć, jak wyrastają pierwsze oznaki. Marzenia, które kryje się w siewcy. Ten kawałek ciebie, który jest żyzną glebą, może wydać owoce. Na ten kawałek pada tak samo dużo nadziei i tak samo dużo hojności, jak na te wszystkie inne fragmenty. Nie chodzi o to, ile jest w tobie takich żyznych fragmentów. Chodzi o owoce, które mogą się pojawić. Ziarno Boga Siewcy jest rozsypane równomiernie w tobie. W całej Twojej historii, w relacjach, w doświadczeniach. I Bóg spodziewa się po Tobie owoców mocą swojej nadziei, a nie mocą jakości tych fragmentów Ziemi, które są w Tobie. On zna wszystkie fragmenty Ciebie, bo Bóg zna Ciebie. Modlitwa końcowa, która powinna zakończyć jutrzejszą modlitwę, to szansa na to, żeby porozmawiać z Bogiem o, o tym, co się wydarzyło. Fragment, który, dziś który będziemy jutro medytować, e kończy się słowami: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Żeby doszło do rozmowy, konieczne jest, żeby nie tylko mówić, ale też, żeby słuchać, żeby dać szansę, żeby druga strona mogła coś odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby monolog zamienić na dialog. Więc daj sobie szansę, żeby chwilę pobyć w ciszy. Posłuchać to, czego Bóg Siewca chce ci powiedzieć. Nie bój się też takiej ciszy, która się może pojawić. Wejdź w nią z taką hojnością, że masz uszy i chcesz słuchać. Zakończ jutrzejszą modlitwę modlitwą Ojcze Nasz.